Nie interesuje cię polityka, nie interesuje cię kwestia niezależności sądów i trybunałów. Uważasz, że to nie jest twoja sprawa i że ciebie to nie dotyczy? Wyobraź sobie zatem taką sytuację. Pewnego dnia zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa. Jesteś tym oskarżeniem zszokowany. Nie było cię w domu, nie masz z tym nic wspólnego. W międzyczasie okazuje się, że w sprawę zamieszany jest znajomy członka partii rządzącej. Czy uważasz, że w takiej sytuacji sędzia zależny od partii rządzącej to tobie uwierzy? Zastanów się, czy sędzia będzie dążył do ustalenia prawdy, która może być dla kogoś powiązanego z partią rządzącą, niewygodna. Właśnie dlatego potrzebujemy niezależnych sądów i trybunałów, niezależnych od władzy wykonawczej, abyśmy my, obywatele, mogli czuć się bezpieczni, abyśmy mogli oczekiwać, że nasza sprawa, czegokolwiek by ona nie dotyczyła, będzie zawsze rozstrzygnięta wyłącznie w oparciu o przepisy prawa i zebrane dowody. I nic więcej.